Spotkaliśmy się w trzecią rocznicę możliwości składania wniosków, czyli uruchomienia postępowania skargowego, wniosków o zapewnienie dostępności w podmiotach publicznych. Chcemy promować taką możliwość, promować prawo do korzystania z dostępności, ponieważ jest to prawo każdego człowieka. Dziś podczas trzech paneli rozmawialiśmy na temat współpracy pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi, które mogą jako rzecznicy wspomagać obywatela w dostępie do jego praw, wspomagać jego indywidualnych sytuacjach, ale jednocześnie pokazywać, że PFRON jest tym podmiotem, który ma narzędzie do tego, aby bardzo skutecznie egzekwować dostępność w różnych podmiotach, gdy tego potrzebuje indywidualna osoba z niepełnosprawnością czy osoba właśnie ze szczególnymi potrzebami. To był jeden temat, natomiast dużo uwagi poświęciliśmy projektowaniu uniwersalnemu, czyli drodze do tego, w jaki sposób budować dostępność, w jaki sposób ją projektować tak, aby nie rozmyślać o tym, czy dostępność można później wprowadzić, albo bariery w jaki sposób niwelować. Czy w rezultacie na ostatnim panelu przeszliśmy do tego, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością walczą o swoje prawa, w jaki sposób je uzyskują i że to postępowanie skargowe, w które jest zaangażowane PFRON, jest naprawdę skuteczne. Z punktu widzenia prawa musimy dbać o dostępność. Rzeczywiście są ustawy, rozporządzenia, które nam dokładnie pokazują, w jaki sposób dostępność w naszych miejscach prowadzenia działalności podmiotu publicznego, jak ją wdrażać, w jaki sposób jej pilnować, koordynować, planować. Natomiast jest pewna też mniej uchwytna dostępność mentalna, którą możemy wdrażać sami u siebie każdego dnia, gdy myślimy z życzliwością o drugim człowieku.